Pani marszałek, Wysoka Izbo, przyszedł mi do głowy przed minutą taki cytat, że im bardziej puchatek zaglądał do dziury, tym bardziej prosiaczka tam nie było. To znaczy, im dłużej przyglądamy się proponowanej uchwale w sprawie zmiany regulaminu Sejmu, tym większe mamy wątpliwości co do zasadności tej zmiany. Znaczy, należy na pewno zadać pytanie, dlaczego taka zmiana jest niezbędna i chcielibyśmy odpowiedź na to pytanie dzisiaj usłyszeć. Wydaje się, że to jest kluczowe. Znaczy, chcemy wiedzieć, jakie prawdziwe intencje stoją za tą zmianą, bo znamy dobrze Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczoną Prawicę i zastanawiamy się po prostu tylko i wyłącznie, gdzie jest haczyk. Komisja do Spraw Służb Specjalnych faktycznie obraduje na odmiennych zasadach i każde posiedzenie jej jest tajne. Prześledziłam sobie posiedzenia Komisji do Spraw Służb Specjalnych, sprawdzając, ile było tych posiedzeń, było ich 66 i nie było żadnego posiedzenia wspólnego z inną komisją. Rozumiałabym, gdyby takie posiedzenie się odbyło i gdyby faktycznie były jakieś argumenty przemawiające za tym, że ta zmiana jest niezbędna na przyszłość. Znaczy, pytanie jest takie, w jakiego rodzaju sytuacjach niezbędna jest zmiana regulaminu, w konsekwencji której pozbawi się część parlamentarzystów konstytucyjnego prawa do wykonywania mandatu posła. I no, wyobraźnia podpowiada różne scenariusze. Wyobrażam sobie, że obradujemy na przykład nad raportem o katastrofie ekologicznej na Odrze. Nie jestem członkinią Komisji Środowiska. Chcemy ten raport, albo chcą państwo ten raport w jakiś sposób utajnić, albo zabronić nam debaty w temacie tego raportu i wtedy Komisja do Spraw Służb Specjalnych obraduje wraz z Komisją Środowiska w trybie utajnionym, a tacy posłowie jak ja nie mogą być obecni w debacie, nie mogą zadawać pytań, nie mogą brać udziału. To znaczy, myślę, że warto sobie dzisiaj powiedzieć głośno, że to jest trochę strzelanie z armaty do wróbli. Niestety jest tak, że w przeszłości wielokrotnie nadużywali państwo naszego może minimalnego zaufania i zmiany, które mogły służyć dobrej sprawie, w kwestii bezpieczeństwa zgadzam się, że być może taka zmiana byłaby potrzebna, były wykorzystywane do ograniczenia wolności dyskusji i ograniczały pracę posłów. Nie mamy do was zaufania w tej kwestii, bo nie mamy po prostu podstaw, żeby je mieć. I teraz myślę sobie tak, że trzeba to powiedzieć głośno. Jeżeli służby mają podejrzenia wobec jakiegokolwiek posła, którego na przykład chcecie wykluczyć z pracy w komisji z powodów związanych z bezpieczeństwem państwa, to sugerujemy, żeby znaleźć inny sposób, inne narzędzia, żeby trochę nie wyręczać się posłami. Organizowanie polowania na możliwych rosyjskich agentów, organizowaniem takiego polowania powinny zajmować się służby specjalne, a nie Wysoka Izba. Jeśli macie państwo podejrzenia co do posła Szczęść Boże, to powiedzcie to wprost, a nie pozostawiajcie tego w sferze domysłów, bo procedujemy zmianę, która może konsekwencje dla wszystkich posłów mieć ogromne i może znacznie ograniczyć nam możliwość naszej pracy. Będziemy przeciw. Dziękuję bardzo.